Okej, hej, siemaneczko. Ej, muszę z tobą pomówić. O, tak? Halo. Abesie są machiny wojenne Albów. Okej. Na pewno. Sama ich nie widziałam, ale tak jest w raportach. Albowie niedługo przejdą przez przełęcz w górach środkowych w Abessie. Nie dałam się przywitać w nawet. Abessie? Powinniśmy to sprawdzić. Od kiedy interesujesz się Abessą? Myślałem, że obchodzicie wyłącznie Tavar. Być może. A może zaczęłam cię słuchać. Może walka o Abessę pomoże uratować Tavar. Naprawdę? Co wiesz o tej walce? Wiem, że Albom dowodzi Eleksator Parsek. Czyli nowa wiara wywolnych ludzi to tylko przykrywka, by walczyć z Eleksatorem Parsekiem. Może chce obu rzeczy. Może chce obu rzeczy. Wkrótce powinniśmy znaleźć Parseka. Jeśli przechodzi przez przełęcz, to pewnie chce zaatakować matecznik. A gdy to zrobi, stracę swoją bazę. Zabijmy więc Drania. Dobry plan. Yeah. Nadchodzi Duma Xakoru, naćpany Eleksem i gotowy na śmierć. To ja tu chcę, kurczę, się przywitać i w... Cholera. Następny. Ci Albowie zaatakowali nas znienacka. Już myślałem, że stracimy obóz. Myślisz, że wrócą większą grupą i zrobią z nas miazgę? Nie. Te maszyny bojowe znajdowały się pod dowództwem jednego Eleksetora. Dopóki nie uda mu się wypełnić misji, nikomu o nas nie powie. Gdyby to zrobił, musiałby się przyznać. Ale zaraz, o kim wy mówicie? Kto nas więc atakował? Jesteśmy bezpieczni? Na razie tak. Skończ swoją pracę. Mamy dużo roboty. Tak. Jeśli potrzebowałem motywacji, oto ona. Ledwo co człowiek przyszedł do matecznika i już od razu, kurde... Wszyscy ode mnie coś chcą. Słuchajcie, także witam bardzo gorąco, tak oficjalne, siemaneczko, w kolejnym odcinku z Elex. I podczas waszej nieobecności tak naprawdę znalazłem sobie teleport gdzieś tam w okolicach tego całego... Jak on się nazywał? Do tego całego, no, pielgrzyma, o, pielgrzyma, tak, pielgrzyma. Dolina Wyklętych, on tutaj był, czy tutaj był, już nie pamiętam. Urzucony sklep. Pamiętam, że któryś z tych teleportów chyba, z tego co się orientuję. I tym, dzięki temu, że mam po prostu tam już jakiś teleport, to pozwoliłem sobie wrócić do matecznika. Sprzedałem wszystkie takie niepotrzebne rzeczy typu puchary, widelce, papierosy, papier toaletowy. I mam w tym momencie 18 800 eleksu, więc nie stać mnie nadal na nowy pancerz. Sorry. Nie będę sprzedawał niektórych broni, bo mogą być mi one gdzieś tam plus, minus potrzebne, bo myślę, że może kiedyś będę chciał je przetestować. Poczekamy, pewnie uzbieramy trochę tego eleksu. Dodatkowo Kroni przyniósł mi trochę czystego eleksu. Kaja odkryła nowe źródło eleksów, które chciała, żebym się z nią udał, ale na razie odmówiłem, w sensie, że zrobimy to później. Przypominam, że Rey ma też dla mnie misję, kontynuację swojej misji. Oraz, jak widzieliście przed chwilą, Zouza zagadała, że znowu widziała jakiś Albów, z którymi chciała aby się zmierzyć. Także mamy trzy misje dla towarzyszy, które będziemy musieli prędzej czy później wykonać. Ale z racji tego, że było ostatnio dużo gadania, to my tymczasem sobie zrobimy questy z głównego wątku fabularnego. Między innymi nowa cewka reaktora. Powinienem znaleźć cewkę reaktora typu X-48 w ukrytym laboratorium Starego Świata w Edanie. I tak właśnie bym chciał zrobić. I to jest tutaj gdzieś, czyli prawdopodobnie najszybszy teleport będzie właśnie z tego miejsca. Zobaczymy, co uda nam się to zrobić. Przypominam przy okazji, że nie chce z nami handlować. Nie powinniśmy zostawać tu zbyt długo. Ha, to jest to. O kurde. O kurde. Przypominam, że nie chce z nami handlować ten kleryk, który sprzedawał nam paliwo do miotacza ognia. Więc musimy oszczędzać troszeczkę, ewentualnie, nie wiem, może ktoś z was wie, gdzie znajdę paliwko u kogoś innego. No mi powiedzieć teraz, pewnie u kogoś, u jakiegoś banity będzie można paliwo kupić, co? Bo nie sądzę, żeby ktoś tam nam odcięli totalnie możliwość kupowania paliwa. Chyba, tak mi się wydaje. Okej, tutaj nam zaczyna się... O kurde, tutaj zaczyna się zmieniać, zauważcie, obraz kamery, czyli prawdopodobnie to będzie jakaś trucizna. To będzie jakaś trucizna, więc mamy tutaj dosyć duży problem z dostaniem się na drugą stronę.
słuchajcie. Tak. To dość duży problem z dostaniem się na drugą stronę. O, kolega tutaj przyszedł. I to sam dodatkowo. No cześć. Morlorn. Morlorn. Okej. Okej. Pięknie. No porobiony. Dosyć szybko. Aha, sprzedałem też te właśnie kości, pazury i takie rzeczy właśnie z różnych tam zdobyczy. Słuchajcie, nie mam za bardzo pojęcia, jak tam wejść, bo tam jest trucizna. Ciekawa sprawa. Czekajcie, zapiszmy sobie tutaj grę i zobaczymy, czy uda nam się po prostu tam przeskoczyć, ale nie sądzę. Nie sądzę, bardzo mocno. Zaczekam tutaj. Chociaż. O Jezu, naprawdę następny troll. Co oni z tymi trollami ostatnio w tej okolicy? Okej, jakiś tam czarny pomiot. Jakby to zrobić, żeby było na jak najmniej konfrontacji. Mi się wydaje, że z tym konfrontacja jest nieunikniona. Chyba, że pójdziemy sobie tu. I pójdziemy po skałach. Pomoże nam tutaj. Oczywiście tak, żeby nie spaść. Proszę cię bardzo serdecznie. Dziękuję. Jax. Trzeba było się porozglądać dookoła, czy tutaj nie ma żadnych mutantów, bo zaraz to wchodzimy w mroczniejsze ostępy tych mutancich miejscówek. Dobra, czy jestem w stanie tam wlecieć? Czy mój jetpack mnie tam podniesie? Czekajcie, wejdźmy jeszcze tutaj wyżej. Jak nie, to pójdziemy po tych korzeniach. O kurde. A! Na styk. Bardzo, bardzo na styk. Znowu kolejny mutant. Jeden, drugi. Także między młotem a kowadłem troszeczkę. No ale spokojnie, przejdziemy sobie środkiem. Więc prawdopodobnie... O, jak nas zaatakują, to znając życie, zaatakują nas we dwójkę. Nie wracamy do menu głównego w żadnym wypadku, dopiero co zaczęliśmy rozgrywkę. O, proszę bardzo, po lewej nas zaatakował. Ale spokojnie. Damy radę, pytanie tylko tak. Cewka jest pod nami. Cewka jest pod nami, w takim razie jak? Jak dojść na dół? O! Teleport. Czemu one zawsze są tak ukryte? Co za teleport. Dobra. I teraz tak. Jak wleźć poniżej tego wszystkiego? O kurde, to punwo. Niestety. Ale jest dość irytujące. Okej. Okay. Szybkie ataki. Zdały egzamin. Pyk. Teroptak? O, się tak nazywa? Teroptak? Nie żyje. Pochodnia magnesowa. Teraz musimy, kurde, zbierać wszystkie jakieś takie drogie rzeczy. Eliksir uzdrawiający, bo potrzebujemy pieniążka. O, siema. O, ty gnoju. Mam się nim zająć, tak? O, no więcej was mam się nie miała. Koledzy. No dobra. Panowie i panie. Panowie i panie. No, dziękuję bardzo. No, nagle się ruszyło, kurde, pospolite ruszenie. Jeden przyszedł, kurde, to drugi musiał. Co za ruina? Ruina, kurde, rej. Tylko nie mam zielonego pojęcia, jak wejść na dół. Prawdopodobnie to też będzie jakaś trucizna w tych podziemiach. No, to jest pod nami. Pokazuje nam wszystko, że to jest pod nami. Tylko jak tam wleźć? Strzały? Paczka papierosów, okej. Okay. O Jezu, strzały wszystkie po jeden, naprawdę. No, Alex pojedynczy, to tak średnio zbierać. Ja bym wolał jakieś całkiem mocne zastrzyki gotówki. Pyk. Czy tutaj mam jakieś zejście do podziemi? Nic nie widzę. Nic takiego nie widzę. Bryłka siarki. Nie zatrzymuj mnie! To mi się wydaje, że wejście będzie gdzie indziej. Albo będzie jakaś jaskinia. O, proszę. Wygląda jak wejście pod spód. Okej, znowu mnie coś zauważyło niestety.
O, jeszcze więcej mutantów. No, bycie dunder świsnął. Ale czekajcie, tam też jest możliwość... O, siema. Wyciągnij ten miecz. O, super. Więcej. Dobra, spokojnie, bo nie masz staminy, ziomuś. O, żeż ty w życiu, no naprawdę. Szlamopluj. No bez jajec. Najgorsze jest to, że nie mam zielonego pojęcia, w którą stroną wejść na dół. I będę musiał się w jakiś sposób, kurde, nimi zająć. Z tego co widzę, te wyziewy... No nie są w żaden sposób nam tutaj przyjacielskie. Ty nie chcesz zginąć? Dobra, zginąłeś. Dasz radę, Murray? Nie będę w takim razie palipka tutaj nadwyrężał, bo niedużo mamy go już. Okej. I czymże... Czy wy pilnujecie wejścia na dół? Mogłoby to... Nie, wchodź tu! Na razie mi to niepotrzebne. Oho. Powinniśmy tu uważać. Okej. Właśnie widzę. Pochodnia magnezowa. No niestety, schody tylko i wyłącznie na górę nas prowadzą. Te ciemności egipskie. Program satelitarny to rzeczywiście przykrywka dla czegoś, co nazywają Kalan. Nie wiem, co to jest, ale sprawa jest poważniejsza, niż sugeruje korporacja. Badania wojskowe, oszustwa podatkowe. Kalan pogrąży nieskończone niebiosa. Muszę przedostać się głębiej. O, głębiej. To tak jak my. To tak jak my. Pytanie tylko, gdzie używamy tej pochodni eleksowej? Czy to będzie użytkowe jakieś? Nie, to są... Chociaż tutaj jest wytrych. Są klucze. Dobra, to nie. Tu są dopalacze tylko i wyłącznie. To nie. Tu może być pochodnia magnezowa? Nie, a tu? Ur, zapiał, no. Jestem ślepy. Naprawdę nie ma tutaj nigdzie pochodni magnezowej. Czy tu gunwo widać? Ja pier... O, pochodnia magnezowa. Przecież jest napisane jak Big Bilu. Dobra, użyjmy jej. O, super. Coś już nam tutaj w takim razie nas zauważyło, tak? Świetnie. Właśnie na to liczyłem. Żeby przylazło jakieś gunwo za nami. Ej, nie wiem czy Ray widzisz, ale coś cię atakuje od tyłu. Atakuje od tyłu, koleżko. A ty w ogóle nie reagujesz. Muszę cię zamienić na lepszy model. Dobra, pochodnia magnezowa, go dalej. I to jest miejsce, które nas interesuje prawdopodobnie, tak? Zejście na sam dół. Tak. Pytanie, co jeszcze nas tutaj spotka. Dlaczego mam wrażenie, że... Coś wielkiego na nas wyleci. Oho. Oho. Schodzi po schodach. Jak śmiesznie widać to na minimapie. Oh shit. Mutowany robal. Jakby tego było mało, nie? Zajmę się tym stworem. Dobra. Jakby tego było mało, to jeszcze zmutowany robal. O, jeszcze super, sam siebie ubiłem. Nie mamy na to czasu. Nie mamy na to czasu, żeby się kurde zmutowanym robalem w jakiś sposób tutaj zajmować. I co, kolejny przyłazi mi tutaj? Naprawdę, z samej góry. Nie dacie chwili wytchnienia, naprawdę. Dobra, eliksir uzdrawiający tutaj na wiadomość. Bardzo nie tak. Doktor zakazał mi wstąpić do laboratorium. Tuż przed przełomem zawiadomię Lori. Jak się o tym dowiedzą, zwolnią mnie, albo jeszcze gorzej. Ale Lori to jedyna osoba, która może się dowiedzieć, o co w tym chodzi.
wierzę w ten projekt. Oho. Tylko dlaczego ukrywają wyniki? Co to jest? Gdzie to jest? Niestety już nie pokazuje, słuchajcie, tych znaczników, gdzie jest dany przeciwnik na minimapie. To wlezie mi tutaj. Bo to, czego szukam, jest tutaj. Zaraz przy mnie. Tylko, że coś niestety nie widzi. Ale to jest na wyższym piętrze. To jest ciekawe. Jest na wyższym piętrze i jest w stanie mnie w jakiś sposób dostrzec? Dziwna sprawa. Dobra, bierzemy eliksir uzdrawiający. Chyba się do tego nie zamknięta nadaje. Skrzynka to nie. Pyk. Co mi to da? Czy kliknąłem przełącznik? Czy coś to... Ej, mam nadzieję, że tam nie ma mutantów. Proszę was, by było, nie było tam mutantów. Aha, zejście jeszcze niżej. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, spoko. No to explore so much, wam powiem. Na szczęście nie ma tutaj skażenia jakiegoś toksyną. Więc łazimy na dół w takim razie. Czyli to jest jakiś coś w stylu schronu. Okej, ten mały przyjemniaczek. No kurde, patakicie. Okej. Ten to akurat mały chłystek. Obawiam się, że będzie tutaj więcej jakichś gorzejszych mutantów. Receptura, Elex. Imno. Oho, fajny człowiek. No weź, kurde, ziomuś, no te ich dasze są po prostu chore. Te ich dasze są chore. Już na pół kilometra skaczą do przodu, no to jest... Po prostu jeden wielkie nieporozumienie. Ej, coś tu jest zaznaczone na fioletowo. Czy tu będzie jakiś... Tu będzie chyba jakiś... Zero ptaka, wszystko w takim razie wybijemy w ten sposób. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze coś tam... Właśnie. Kolejny zero ptak. Dzięki. Wiedziałem, że na ciebie mogę liczyć, Ray. Troszeczkę z opóźnieniem, ale zawsze. Co tu jest? Halo? Safe, ale niestety zamknięty. I tak, Seto, szukaj teraz, kurde, klucza jakiegoś albo kodu. 5517. I co? I teraz widzę. Teraz widzę. 5517. 5517. Dobra. I safe, tak? 5, 5, 1, 7. Enter. Wchodzę w to. Napój energetyczny... Jezus Maria, takie gunwo ktoś trzymał w takim miejscu, serio. O, proszę. Cewka. Może się przydać. Czyli mamy to, co mieliśmy mieć. Coś mnie zauważyło. Dlatego radzę stąd... Inkalać jak najszybciej. Dobyle do jakiegoś najbliższego teleportu i sobie Kometa później stąd... nie oszczędziła tego miejsca. No nie, ewidentnie nie. Dobra, spadamy stąd. Czekajcie, którędy? A, tędy do pielgrzyma. Okej, słuchajcie, czyli mamy w takim razie jedno zadanie dla pielgrzyma wykonane. Lecimy z następnym. Tam sobie siedzi. Lecimy z następnym. Nie oddajemy mu jeszcze, bo będzie pewnie gadał bardzo, bardzo długo. To mamy. Za atak na mój oblatywacz odpowiada Eleksator Zordon. Muszę znaleźć dowody na poparcie tej tezy, czyli pewnie z nim pogadać muszę. Ale na razie mamy jeszcze konwertery wysyłające z ziemi wolnych ludzi... Okej, czyli mamy konwertery. Zdaniem Torada konwertery to czyste zło. Nie pomoże mi, dopóki ich nie wyłączę. Jego zdaniem to osłabi Xakor. Ale nie mam, rozumiem, pokazane, gdzie są konwertery. To jest troszeczkę problematyczne.
i spotkanie rodziny. Dowiedziałem się, że mój ojciec, dowódca Albów Wardek, dołączył do separatystów. To zupełnie nieoczekiwane. Muszę się z nim spotkać. Mam im sporo do wyjaśnień i pewnie wie, gdzie znajdę Kalaksa. A do separatystów to właśnie, znaczy tutaj. Być może Sestak coś będzie wiedział o moim ojcu tak naprawdę. Bo w sumie to mnie najbardziej zaskoczyło podczas ostatniego odcinka, że dowiedzieliśmy się czegoś o ojcu, a zwłaszcza to, że jest, jakby nie patrzeć, separatystą, dezerterem, jak zwał, tak zwał. Pewnie możemy Sestakiem trzeba spierdalać? Nie możemy stąd spierdalać, gościu, bo mam do załatwienia rodzinne interesy, nie interesuj się. Dzień dobry. Dobra, Sestak, co mi... Nie, no... To jest mój ojciec? I tu sobie tak chodziłem i on nie powiedział: hej, synu, to ja! Ojcze, Jax. Więc no... to prawda. Żyjesz. Yep. Nie śmiałem na to liczyć. Odszedłeś z Ksakoru? Czy przestałeś też przyjmować Eleks? Staram się, ale to trudne. Z pewnością też doświadczyłeś efektów odstawienia Eleksu. W najcięższym momencie byłem nieprzytomny. Zanim się obudziłem, moje ciało zdążyło pozbyć się Eleksu. Zmiany wykraczają poza sferę fizyczną. Najważniejsze jest to, jak twój umysł radzi sobie z odrzuceniem wcześniejszego sposobu życia. Tego, kim byłeś. Powiedz mi, co sądzisz o świecie, który odkryłeś poza granicami Ksakoru? No jest w porze ogólnie. Wolni ludzie są w stanie odeprzeć Albów. Przekonują nas, że jesteśmy lepsi, ale Albom nie udało się pokonać ludzi ani złamać ich ducha. To się wkrótce zmieni. Pierwszy Eleksetor Tarek gromadzi siły przed bramami Lodowego Pałacu. Kiedy ruszy, podbije ziemię wolnych ludzi i odniesie sukces. Musimy go powstrzymać, bo nasi ludzie zginą. Co robisz wśród separatystów? Nie miałem wyboru. Próbowałem powstrzymać Tareka, ale odkrył moje zamiary. Zabiłby mnie, gdybym nie uciekł. Mam nadzieję, że stąd też będę mógł działać. I uda mi się go powstrzymać. Jego no, ślepe oddanie hybrydzie ci pomógł. Zagraża całej naszej frakcji. Które z jego działań zagrażają Albom? Dlaczego Tarek jest niebezpieczny? To marionetka. Całkowicie poddał się woli hybrydy. No a nie hybryda o to wam chodziło tak naprawdę? Nową dyrektywą całkowicie zdominował nasz lud. A, czyli jednak ktoś wkrótce widzi. Wkrótce Tarek wystawi wszystkie siły zbrojne Ksakoru do inwazji na ziemię wolnych ludzi. Ludzie będą ginąć w imię umocnienia władzy hybrydy. Ja uważam, czyli niektórzy mówią, że basta. Jest inny sposób. Taki, który nas nie zniszczy. Służyć dyrektywie zalecającej oddanie całego Eleksu. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Służyłeś dyrektywie zalecającej oddanie całego Eleksu hybrydzie. Co z naszym poszukiwaniem wiedzy? Co z ewolucją? Badaniem prawdziwej natury Eleksu? To były kluczowe idee Albów. Wszystko zostało zdominowane przez rządnego Eleksu hybrydę. Od kiedy się pojawił, mu kres. Lodowy Pałac zaczął się zmieniać. Teraz te zmiany tylko przyspieszają. Hybryda nie mówi nam nic o przyszłości, którą rzekomo poznał. Ma obsesję na punkcie własnej ewolucji. Żaden Alp, ani żaden wolny człowiek nie będzie mógł mu stanąć na drodze. Wciąż chce służyć Albom z Ksakoru. Ale najpierw należy usunąć hybrydę. Z Lodowego Pałacu. Widzę, że wszyscy faktycznie mają ten sam cel. Ewolucja hybrydy nadal trwa. Czy nie powinniśmy pozwolić, by osiągnęła ostateczny poziom? A co z poświęceniami? Z krwią, którą chce przelać? Czy powiedział nam, co się stanie, kiedy wreszcie osiągnie swą ostateczną formę? Nie. Właśnie nie powiedział. Moja lojalność skończyła się w dniu, gdy zostałeś skazany na śmierć. O! Nie poświęcę syna dla Jej, celów tego cyborga. Jak miło, tato. Spytajmy hybrydę, w co się przemieni. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, na czym ma polegać nasz wybór. Uważasz, że hybryda zechce z nami rozmawiać? Jego zdaniem mamy tyle wolnej woli, co mutanty, którymi dowodzi.
Wiesz, jaką cenę trzeba zapłacić za awans w Ksakorze. No, w sumie to nie wiem. Ale pewnie się teraz dowiem ze wspomnień. Uwaga. O, 10 tysięcy razy najazd na ten Ksakor. I na bramę. Tak, jeszcze tak. Wchodzimy do środka teraz. Jakbym nie wiedział. Jeszcze jeden najazd na bramę. No, come on. Operatorzy z koziej dupy. Wzywałeś mnie, panie? Kallax. Dowiodłeś swojej lojalności wobec dyrektywy. Jesteś skuteczny. Wykonujesz rozkazy. To cechy prawdziwego Alba. Obserwowałem ciebie, twojego brata i wasze czyny, z których wasz ojciec powinien być dumny. W nadchodzących wydarzeniach wszyscy będziecie mieli swoją rolę do odegrania. Czy jesteś gotów odegrać swoją rolę, Kallaxie? Dołączysz do tych, którzy wybrali ewolucję. Wola hybrydy jest wszystkim. Służę hybrydzie. A zatem niech się tak stanie. Otwórz swój umysł. Przyjmij mnie, Kallaxie. O, nie. Poznaj moje myśli i bądź posłuszny dyrektywie. Trzeba do jego umysłu. Ej, ale to jest w takim razie bez kitu jakiś wielki cyborg. Ty i twój brat byliście najsilniejszymi wojownikami Lodowego Pałacu. Silni, inteligentni, z żelazną wolą. Nikt nie mógł się z wami równać. Spójrz na siebie teraz. Jesteś wyrzutkiem. No i tam wyrzutkiem. Ktoś mnie przyjął. Podejrzewam, że niepowodzenie mojej misji i egzekucja zostały zaplanowane przez Lodowy Pałac. Podzielam te podejrzenia. Ale wciąż nie mamy dowodu. To w takim razie Kallaxa trzeba znaleźć. Mój został zestrzelony, a w pobliżu miejsca wypadku znajdowała się grupa Albów, przygotowana do przeprowadzenia egzekucji. Tylko dlaczego? I kto to zaplanował? Jedynym powodem musiała być twoja wolna wola. Pozostali Albowie odbierali sympatię hybrydy jako zaszczyt. Ty ją kwestionowałeś. Kto kazał cię zabić? Kto zorganizował działania? No nie wiadomo. A braciszek? Albo Tarek? Pierwszy Eleksator. Ma wystarczającą władzę i możliwości, by coś takiego zaplanować. Teraz jest tylko i wyłącznie marionetką hybrydy, tak? No to co, Zardon? A Zardon najwyraźniej coś planuje. Ale czy moja śmierć to część jego planu? Nie sądzę, jestem mu potrzebny teraz. Skoro odszedł z Lodowego Pałacu. Pewnie wie. Zardon zawsze chciał zostać pierwszym Eleksatorem. Jeśli jego zdaniem stanowiłeś przeszkodę w osiągnięciu tego celu, nie zawahałby się ciebie zabić. Teraz jest tu, poza Ksakorem. I nikt nie zna. Znaczy, mogę do niego pójść i go zapytać, nie? Wiem, że Zardon chciał zestrzelić mój oblatywacz. Zardon wiedział, że leciałem do Edanu i znał cel mojej misji. Jeśli to prawda, skąd miał te informacje? Nie. Może od Kallaxa. Kiedy otrzymałeś rozkaz od hybrydy, Zardon przebywał już na wygnaniu. Aha. W takim razie musiał mu donieść ktoś z Lodowego Pałacu. Jeśli to on za tym stoi, nie zrobił tego sam. Tylko po co jakiś Alp miałby się komunikować z wygnańcem? A mój brat... To niemożliwe. Jeśli ma z tym cokolwiek wspólnego, to tylko jako narzędzie w cudzych rękach. Nie przeprowadziłby egzekucji, gdyby nie dostał odpowiednich rozkazów. A co z hybrydą? Chciał wykorzystać twoje umiejętności do swoich celów. Czyli co? Czyli nikt nie jest podejrzany, tak? Sprawia ona, ja, że się wyróżniasz. Jakiś Alp, nie może nie się wiem równać z wolą hybrydy. Byłeś pod jego kontrolą i nie stanowiłeś zagrożenia. Poza tym, gdyby chciał, mógłby cię po prostu zastrzelić. Nie potrzebowałby budować wokół tego tak misternej intrygi. Albo wydać rozkaz. Kto twoim zdaniem stoi za tym? Nie wiem. A, dzięki tatku za pomoc. Na to, kto to zrobił, prawdę poznasz dopiero, gdy wkroczysz na podjazd Lodowego Pałacu.
No to go do lodowego pałacu. Wie, że żyjesz. Chce skończyć to, co zaczął i udowodnić swoją lojalność. Koniec końców on też nie wypełnił misji. Dlatego podróżuje samotnie. Teraz jest w górach Abessy, na granicy z Ksakorem. Czeka na wiadomość o twoim położeniu. Nie mam wątpliwości co do tego, że jak się dowie, gdzie jesteś, zaatakuje. Może pójdę do braciszka, chętnie z nim pogadam. Nie, jeśli dopadnę go pierwszy. Wolałbym, żebyście zjednoczyli siły. Śmierć któregokolwiek z was to strata dla całej frakcji. Znaczy, no, jak najbardziej. Jest zdecydowanie za późno. Musi istnieć sposób na wyrwanie go spod kontroli hybrydy. Jest jego niewolnikiem, jak Tarek. Gdybyś spróbował go uwolnić, może moglibyście się pogodzić. Nie no, ja bardzo chętnie. Jeśli po mnie przyjdzie. Jeśli takie jest twoje przeznaczenie. Teraz myślisz trzeźwo i niezależnie. Ja pierdziel, ale Jezus Maria. Nagadane, nasrane, przepraszam bardzo. Ale wiecie, jakby... Ale przy okazji, te gadki całe przynajmniej się trochę bardziej kleją tak zwanej kupy niż faktycznie. Przynajmniej te gadki są w jakiś sposób tam uzasadnione i faktycznie normalnie i logiczne, a nie to, co było na samym początku, który każdy opowiadał nam o nie wiadomo czym. Teraz faktycznie wszyscy mają jakąś tam wiedzę, którą chcą się podzielić. Dobra, gdzie jest Zardon? O, proszę, proszę. Gdziekolwiek by nie był, mam okazję przejrzeć jego rzeczy. Mowa między Zardonem a Rejem? Szczegóły umowy z Rejem. Z obserwacji wynika, że jest on w stanie oddać celny strzał w silnik odrzutowy oblatywacza Halbów. Zardon wykorzystał Reja do zestrzelenia mojego oblatywacza. Rej. Ciekawe. Jaką wymówkę wymyślisz tym razem? Rej. Jest coś, co powinieneś mi był powiedzieć. Najwyższy na to czas. Nie podoba mi się ten ton. Masz zamiar wyjaśnić mi, o czym mówisz? Zardon. Zardon? Jaki Zardon? Wiesz, o kim mówię? No tak, cóż. Chodzi o twój oblatywacz. Przepraszam. To ja zastrzeliłem twój samolot. Ukradłeś mi zbroję. Powinienem ci powiedzieć wcześniej, ale byłeś tak wkurzony przez zbroję, że myślałem, że mnie zabijesz, jak się dowiesz. Czemu to zrobiłeś? Nie miałem wyboru. Proszę, wysłuchaj mnie. Oho. Słucham. To nie było nic osobistego. Nie dla mnie. Przyjąłem zlecenie, bardzo dziwne, nie wiedziałem, kto mnie wynajął. Powiedzieli mi tylko, że mam wycelować w port odrzutowy twojego oblatywacza. Dla mnie byłeś wtedy kolejnym albem. Teraz cię poznałem. I wiem, że jesteś kimś więcej. I nawet nie dostałem zapłaty. Groził mi. On ma mojego brata, Toma. Powiedział, że go zabije, jeśli mu nie pomogę. Tom wciąż tam jest. Ma twojego brata? Tak. Nie znałem cię, byłeś moim wrogiem. A Zardon może zabić mojego brata. Proszę, zrozum to. Rozumiem. Nie mogłem ci powiedzieć, bo on nadal mu grozi. Teraz już rozumiem tę notkę o zmianie człowieka w szakala. Co? O czym ty mówisz? Myślę, że Zardon zmienił twojego brata w szakala. Jest wśród nas. Na widoku. Ale... na pewno? Możesz się mylić. On może kłamać. Zaraz zobaczę tę notatkę jeszcze. Dowiemy się, jeśli go znajdziemy. Ale... jak go znajdziemy? Gdzie teraz jest Zardon? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że wrócił do lodowego pałacu. Dlaczego miałby chcieć cię zabić, jeśli nie przez Ksakor? Coś w tym jest. No właśnie. A gdzie jest mój Chyba brat? Chyba wiem, gdzie jest twój brat. Twój? Co? Gdzie? Powiedz. W mateczniku widziałem oswojonego szakala. Obawiam się, że to twój brat. Co? Musimy tam iść. Musimy mu pomóc. Chyba wiem, jak to zrobić. W twojej umowie z Zardonem znalazłem magiczny element, który może odwrócić proces przemiany twojego brata w szakala. Dobrze, ale pospiesz się. Ktoś może go przypadkiem zastrzelić.
Tak, dobra robota. Czekajcie. Notatki. Umowa, notatka. Chyba umowa, tak? O, umowa między... Rej, kurier Banita z Tavaru zobowiązuje się zastrzelić rzeczony oblatywacz nad Edanem. Będzie celował w port odrzutowy. Zobowiązuje się wywiązać zadanie i świadomy konsekwencji ewentualnego zaniechania. Niepowodzenie nie wchodzi w grę. Uwaga, hasło uruchamiające powrotną przemianę w szakala. Człowieka to Orion. O jaje. Nie wierzę. Czyli co, Zardun tak naprawdę był nadal powiązany z Ksakorem? Wykonując dla niego misję, czy mówił o swojej armii mutantów, chcąc się zemścić na... W razie jest tam jest ten oswojony szakal. Tak, jeszcze sobie tak dokładnie sprawdźmy na zadaniu. Oh yeah. Zaklęcie brzmi Orion. Zobaczmy. Chodź tutaj, wydostaniemy cię stąd. Gryzik. Jaki gryzik? Orion! Lol. Co? Rej? Czy to ty? Spokojnie. Po tym wszystkim możesz być jeszcze nieco oszołomiony. Co się stało? Pamiętam... tego... Eleksetora. Zardona. Zmienił cię w szakala. Ale my zmieniliśmy cię z powrotem. Mam nadzieję, że nie masz ochoty podrapać się za uchem stopą. Ja? Nie pamiętam, co się stało. W porządku. Najważniejsze, że jesteś z powrotem. Siadaj, będzie dobrze. No, nie mów do niego jak do psa. Siadaj. Ze wszystkich ludzi to właśnie ty go znalazłeś. Po tym wszystkim... Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Nie musisz nic mówić. Uwielbiam je, patrzcie. Kiedy się zorientowałeś, że ten szakal był moim bratem? Dopiero, gdy mi o tym powiedziałeś. Jestem doskonnie wdzięczny. Co ja zrobiłem? Dlaczego zgodziłem się na to zlecenie? Proszę, zrozum. Jesteś Banitą. Nie znałem cię, a teraz... Mój brat... Lepiej powiedz, i trochę co wiesz o Zardomie. Próbowałeś mi pomóc. Spłacę mój dług. Co do kryształka. Do ostatniej kropli krwi. Przysięgam. Mamy jeszcze dużo do zrobienia zatem. Skup się na zadaniu i chodźmy dalej. Dobra. Czyli dalej. Mamy do zrobienia... A ty? Zebrać myśli. Mam mętlik w głowie. Dobra, czyli nic więcej od niego nie wyciągniemy. Słuchajcie, mamy po drodze jeszcze te właśnie questy. Trzy zadania dla Kai, dla Zouzy i dla Reja. Prześpimy się tutaj w mateczniku... Kurde, nigdy nie mogę trafić na te schody, bo oczywiście ta gra świateł jest tutaj tak zdebilniała, że to jest masakra. Strasznie niepotrzebna rzecz. Nie wiem, kto nad tym myślał, ale pewnie tęgi głowy, że wchodząc do ciemnego pomieszczenia z jasnego jest ten, a teraz wychodząc z ciemnego jest po prostu tak wali w oczy, że i później się dostosowujemy. Masakra. Dobra, pada deszczyk. Dobrze, niech sobie pada. Dawne zobowiązania. Co mamy tutaj? Uszkodzony reaktor. To mamy już. Konwertery wysyłają z ziemi wolnych ludzi. Wszystko. Najlepiej je odłączyć. Tylko, kurde, szkoda, że nie pokaże mi tych, które tak naprawdę mam w jakiś sposób już w tym momencie... Czekajcie, to będzie tutaj. Tu są skały. Dolina Wyklętych. Podlećmy sobie tam. Szkoda, że mi nie pokaże tych... konwerterów, które muszę jeszcze odłączyć tak naprawdę, bo parę konwerterów, dwa konwertery minimum, nie tutaj, dwa konwertery minimum sobie odłączyłem, tam mieliśmy jakieś questy właśnie. O, naprawdę kurczak mnie będzie gonił, serio. Chwałkuj się, frajerze. Rej, ty idziesz ze mną? A w ogóle mamy towarzysza? Ej, Rej chyba się od nas odłączył, co? Money. Patrzcie, jak daleko on z nami biegnie. Dobra. A nie, jednak sobie dało spokój. Ok. Cyk. Miałeś rację. To Zardum jest odpowiedzialny za zestrzelenie mojego oblatywacza. Zadaj mamy w takim razie twoi ludzie cię zdradzili.
Odkryłeś już, że to Zardom cię zestrzelił. Co zamierzasz z tym zrobić? Najpierw muszę go znaleźć, bo zniknął. Niestety nie oznacza to raczej, że nie żyje. Jego zniknięcie to pewnie część planu. Dobrze. Jakieś... Dodatkowe wieści... Co do konwertery? Konwerter w Tawarze jest w pełni sprawny. Konwerter w Ignatonie nadal działa. Konwerter w zachodnim Ksakorze działa i jest najlepiej strzeżony ze wszystkich. Proszę, proszę. Albowie stale zasilają konwerter we wschodnim Ksakorze. Wiesz, co powinieneś teraz Czyli zrobić. Czyli teraz mamy dopiero zaznaczone Dopóki konwertery. Dopóki konwertery nie zostaną odłączone, nie mamy o czym rozmawiać. Dobra. Ofensywa Ulbrichta. Ofensywa Ulbrichta wymierzona przeciw Albom w Ignatonie okazała się sukcesem. Sukces to za dużo powiedziane. Udało się ich zatrzymać, ale nie pokonać. Mimo wszystko dawno nie słyszałem równie dobrej wiadomości z Ignatonu. Teraz nasza kolej, by zadać Albom następny cios. Muszę skończyć pracę, nim będzie za późno. Zrobiłeś postępy. Albowie muszą utracić wszelkie wpływy na ziemiach wolnych ludzi. A ty powinieneś przygotować się do spotkania z Hybrydą, tak jak obiecałeś. Wróć, kiedy będziesz miał... Więcej wiadomości. Cych jeszcze Naprawdę taka opcja? Naprawdę sądzisz, że cały Eleks na Magalanie da się transmutować za jednym razem? Pozbycie się Eleksu to nasza jedyna nadzieja. Jednak jej spełnienie jest trudne. Okej. Konwerter w Tawarze jest... Konwerter w... Konwerter... Dobra, czyli w takim razie, przepraszam, to skipnąłem, bo to jeszcze raz jest ta sama gadka. Czyli w takim razie będziemy mieli konwertery zaznaczone. Cztery konwertery mamy do zrobienia. Spotkanie rodzinne z Kalaksem. Bardzo, 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 bardzo bliziutko jednego z teleportów. Konwerter w północnej Abessie. Czyli mamy tak, konwertery, braterska miłość. A zaraz... A ta cewka? Hej, a co z tą cewką? Zaraz, cewka ma lecieć chyba do tego oblatywacza. Do oblatywacza trzeba podrzucić ceweczkę. Czekajcie. A zanim wykonam te wszystkie Dowódco? Z moich obliczeń wynika, że to powinno przy... Co dosz? Tak, dziękuję. Eleks w czystej formie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Crony. Ten Eleks w czystej formie naprawdę się przyda do robienia miksturek. Chociaż teraz tak naprawdę najbardziej mi zależy na kasie. Bo chciałbym sobie kupić faktycznie ten pancerz. Ale niestety na razie nas na to nie stać. Pyk. Znalazłem zamienną cewkę reaktora. Hej, świetnie. To powinno wystarczyć. To prawdziwy cud. Dobra, zabieram się do roboty. Zaraz ją zamontuję. Wow. Oho. Jakieś wspomnienie kolejne. Czyli dlatego na pracę nad oblatywaczem nadal nie szły do przodu, bo brakowało mu cewki jakiejś konkretnej. Niektórzy z nich noszą nawet ubrania wolnych ludzi. Czemu zwrócili się przeciwko dyrektywie? Ich jednostka została odcięta od dostawy Leksu. Rozwinęły się u nich emocje. Stali się słabi. Przywróciliśmy im rację Leksu, licząc na to, że ujrzą swe błędy. Zamiast tego zabili swoich braci i uciekli. Zastanawiam się, czy ktoś mógł im w tym pomóc. Jakakolwiek jest przyczyna, to nie jest odosobniony przypadek. Jaka rodzinna w ogóle Kilka misyjka, grup separatystów opuściło niedawno nasze szeregi. Separatystów? Masz na myśli zdrajców? Myślisz, że ktoś mógłby celowo ograniczać rację Eleksu? Musimy rozesłać wieści po wszystkich oddziałach. Nawet najdrobniejsze ślady emocji muszą być natychmiast zgłaszane. Musimy uważać na wrogów czających się wewnątrz, jak i na tych znajdujących się na zewnątrz. Mówisz jak prawdziwy Alp. Jestem dumny z was obu. Wasza siła, wasze oddanie sprawie są dobrze znane w całym Ksakorze. Nie zawiedziemy cię, ojcze. Dyrektywa ponad wszystko. I cały Obowiązek i honor ponad wszystko. Bez nich
Jesteśmy niczym. No to w takim razie, jeżeli mamy zrobić ponowne rodzinne spotkanko, to niestety, ale do Kalaksa musimy zawitać i przekonać. Jest w tym oblatywaczu coś, co mnie martwi. Na swoją stronę. Nic, nic. Powiem ci, jak będę pewny. Potrzebuję więcej czasu, by wszystkiemu się przyjrzeć. Tak? Mam nadzieję, że nie jest żadna bomba do wymiany. Tak, raczej nie pociągnie więcej niż 2 kilometry. W takim razie co robimy? Potrzebuję sprawnego oblatywacza. Tak. Tylko skąd wziąć cewkę reaktora? A to już mamy. A to już mamy tą cewkę reaktora, to ci podrzuciłem, czyli taka zbędna gadka w sumie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy lecimy sobie następnym razem, w następnym odcinku z zadaniami dla Kai, Zołzy oraz Reja, bo to mamy do zrobienia. Czy lecimy dalej z głównymi zadaniami, czyli na przykład odłączaniem konwerterów. Bo to jeszcze mamy też do zrobienia. Także dwie takie ścieżki, bo myślę, że one zajmą nam dosyć dużą część następnego odcinka. A dzisiaj wam dziękuję bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się jutro, prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Na razie, pa!